Cześć, witajcie na moim kanale, a w tym odcinku sprawdzimy sobie, co skrywają płyty główne. Ostatnio troszkę też udało mi się zdobyć z gabarytów płyt. Tu mamy chipy. Procesora nie ma, już ktoś wyciągnął. Tutaj mamy płytę. Jak widzicie, mamy tutaj układy. Oho, nie wyjdzie. Zaraz sobie tutaj to rozwalimy. Radiator. Wiatraczek, mamy tutaj pierwszy procesor. Coś jednak się znalazło, ale to i to, to i to też są naprawdę dość ciekawe. Kolejna płyta. Procesor jest. Chłodzenie też jest. Tutaj mamy raz, dwa, trzy. I tutaj mamy kolejną dobroć. No i tak jak myślałem, jest tutaj układ BGA, procesor, ten jest spoko, a oczywiście pójdzie na odzysk. I kolejna płyta. Ale już wykradziony. Niestety ktoś wykradł. Radiator fajny będzie do kolekcji. Tu mamy kolejny radiator. Dwa słabe układy, jest to nowa płyta, więc tutaj za wiele złota w tej płycie nie ma. Szkoda. Intel. Fajny radiator. Procesor z nóżkami, ale ubogi. Tu może będzie jakiś ciekawy, ale chyba nie. Radiator, chip ubogi. To trzeba chyba już wykręcić.
Ciekawe, co tam mamy. Fajny radiator. Chip mega ubogi. Raczej procesor. To już mamy rozkradzione. Może BGA będzie. To lepsze. No, słabiutkie. Lipton. Kolejna płyta. No, tutaj jest BGA dobre. Jest słabiutkie. Jak to tworzyć? I wyszło. Słaby procesor, ale ma nóżki. Tu mamy jeszcze pozłocone piny. To może warto zabrać to, to, to i to. Tak samo. Tutaj mamy BGA i radiatora. Słabiutkie. I ostatni, ale tutaj to będzie chyba dziadeństwo. Chociaż nie jest to z najgorszych procesor. Zobaczcie. Bardzo lekki ciach. Radiator. Mamy tutaj dwa BGA, raz, dwa. Tutaj mamy do wyciągnięcia kilka rzeczy. No i powiem wam szczerze, że mamy raz, dwa, trzy, cztery,
5, 6 procesorów z tych płyt. Powiem wam szczerze, że nawet spoko, nieźle. Dobrze, że chociaż kilka tych procesorów było, bo czasem to kompletnie nic nie ma. Jeżeli podobał wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.